Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie 8 grudnia i dzisiaj rozpoczynamy 8 Vlogmas. Jeśli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj będzie to naprawdę fajny filmik. Z racji, że dzisiaj będę spełniać Wasze życzenia. Życzenia świąteczne. Otóż to jakiś czas temu na Instagramie zapytałam się Was, co chcielibyście dostać na święta i Wy mi wysyłaliście, jakie prezenty byście chcieli dostać, jakie są Waszymi wymarzonymi. Ja, słuchajcie, wybrałam 5 osób, którym takie prezenty kupię. Także dzisiaj po lekcjach jedziemy do galerii i będziemy kupować Wam prezenty, więc wydaje mi się, że będzie bardzo fajny vlogmas. Oprócz tego zaraz otworzymy kalendarze i oprócz tego, że dzisiaj otwieramy moje kalendarze, to otworzymy dzisiaj też mojej mamy. Tak, moja mama się zgodziła, żebyśmy otworzyli jej kalendarze. Wy byliście ciekawi, czy moja mama ma jakieś kalendarze, więc stwierdziłam, że dzisiaj otworzymy właśnie te. I co? Ja teraz mam matmę, potem mam WF Polski i słuchajcie, potem jeszcze sprawdzian z polskiego, o którym Wam mówiłam we wczorajszym vlogmasie i po prostu tak się przed nim stresuję, że masakra, bo to jest odpytywanie jakby, czyli sprawdzian takiej formy odpytywania i no średnio jestem na niego przygotowana i po prostu tak się boję, że zaraz będę jeszcze zakuwać na matmie i na WF-ie. No, także idę na matmę i później otworzymy sobie kalendarze. Okej, moi drodzy, a więc czas zabrać się za otwieranie kalendarzy i nie wiem, gdzie dzisiaj to zrobimy. Może dzisiaj ręką? Zrobimy to dzisiaj ręką. O tak, to jest dobry plan. Nie otwieramy dzisiaj ani świeczek, ani naszych pękniętych skarpetek, także otwieramy wszystko inne i oprócz tego jeszcze kalendarze mojej mamy. Także co, zaczniemy od słodyczy. Na pierwszy rzut idzie Milka. Dzisiaj otwieramy 8 okienko, które jest tutaj. Proszę bardzo. I dzisiaj mamy takiego orzecha. Jedziemy dalej. Następny kalendarz to Milka. I dzisiaj również takie mniejsze okienko, czyli pewnie będą dwie czekoladki. Dokładnie tak. Takie dwa jajka. Połówki jajek, bałwan i chyba jakiś misiu albo jakaś foka. Nie mam pojęcia. Toblerone. Proszę bardzo. Już umiem czytać. Już umiem czytać. Nie musicie mnie poprawiać. Naprawdę. I tak. Ósemka tutaj. I chyba dzisiaj będzie zwykła. Znowu nie. Ej, dawno nie było zwykłej. Mamy dzisiaj orzechową. Już nie umiem strzelać ostatnio z tym Toblerone, ale mniejsza z tym, bo teraz Ritter Sport i Ritter Sport 8 tutaj. Uwaga, uwaga. Mamy dzisiaj białą jogurtową. Już chyba taką mieliśmy wcześniej. Także git. Pamiętam, że ona była dobra. No i teraz czas na Rituals'a. 8 okienko w Rituals'ie mamy tutaj na dole i uwaga, uwaga, co to będzie? Mamy dzisiaj jakiś Magic Touch Body Cream, czyli chyba jakiś krem do ciała. Proszę bardzo, tak się prezentuje ten krem. Pachnie już przez opakowanie pięknie. I mamy tutaj, to jest po prostu takie mleczko chyba jakieś do ciała o zapachu Cherry Blossom na rękę. I uwaga. O, przepięknie pachnie. Właśnie pachnie takimi kwiatkami. Na zdrowie! Mega ładnie. Ale ten poprzedni bardziej mi się podobał zapach, ale ten też ładnie pachnie. I ostatni kalendarz to kalendarz z Sephory. Ósemeczkę mamy tutaj. I uwaga, co tym razem? Mamy tutaj coś małego. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. To, co tutaj mamy, to Water Sleeping Mask. Coś nie chce się na to foku złapać, ale jest to jakaś taka wodna maska na sen o zapachu lawendy. Także przetestujemy zapach, nie będę jej teraz nakładać, ale prezentuje się tak. Ja nie wiem, czy z takiego czegoś będę korzystać. Pokażę to może mojej mamie, może jej się przyda, bo ja raczej z takich maseczek na noc albo coś w tym stylu to raczej nie będę korzystać, ale pokażę mojej mamie, może jej się to sprawdzi i będzie chciała. Teraz idziemy otworzyć kalendarze mojej mamy. Rozumiem, że rzeczy, które otworzę, są dla mnie? Nie. Na zdrowie. Jak to nie? Okej, a więc jeśli chodzi o mojej mamy kalendarze, to mama ma na pewno taki z Harrodsa i tutaj też są różnego rodzaju kosmetyki z takich lepszych, wyższych półek.
Następnie taki i on jest z przekąskami różnego rodzaju, także też taki piękny. Dalej mamy taki z herbatkami od Puka. On jest taki jakby rozkładany, go można powiesić. Także mamy herbatki. I ostatni to jest taki i z czym on jest? Z produktami eko. A, z ekoproduktami. No i mama ma też skarpetki, ale to nie będziemy otwierać, bo ja mam taki sam, także nie będziemy otwierać mojej mamie. I co? I wydaje mi się, że zaczniemy od tych przekąsek. Dzisiaj otwieramy 8 okienko, także tutaj mamy 8 szufladkę. I to, co dzisiaj mamy, to jest jakiś Traditional Shortbread Fingers. Taką się prezentuje, nie mam pojęcia, co to jest, więc możemy otworzyć i sprawdzić. I wygląda to w ten sposób, czyli takie po prostu jakby chlebki, jakieś tradycyjne, jakaś potrawa, jedzenie, przekąska. Teraz może czas na herbatki i herbatki sobie rozłożymy i szukamy dzisiaj 8 herbatki. O, 8 herbata jest tutaj i dzisiaj mamy jakiś smak goldene kurkuma. No możecie tutaj, są po niemiecku, możecie sobie przetłumaczyć, jakbyście byli zainteresowani. Nie wiem, później sobie spróbujemy, zobaczymy jak to będzie smakować. Teraz przejdziemy do tych ekoproduktów i 8 mamy tutaj w pudełeczku. Uwaga, uwaga, otwieramy. O, takie te śnieżynki do pielniczków. O, proszę bardzo. I ostatni kalendarz, który nam został, to kalendarz z Harrodsa, którego jestem najbardziej ciekawa. Więc zobaczymy, co dzisiaj jest. Zobaczcie, jaki ten kalendarz w ogóle jest śliczny. I 8 mamy tutaj. On jest w ogóle tak pięknie pakowany w takie woreczki. I dzisiaj mamy... Huda Beauty! Cóż za przypadek! Mamy dzisiaj jakąś pomadeczkę z Huda Beauty. Zobaczmy, co to jest. Dobra, więc tak się prezentuje to opakowanie. Jest w ogóle bardzo ładnie zapakowana, ale kolor jest taki... No taki nie mój, mojej mamy też na pewno nie, ale jeżeli może nałożyć jeszcze na to jakiś jasny błyszczyk, to może to będzie wyglądało jakoś tak fajnie. Kolor nie jest jakiś taki zły, ale bardzo, bardzo fajna pomadeczka, bo w sensie te pomadki z Huda Beauty są bardzo takie mięciutkie i kremowe, także... Okej, moi drodzy, a więc ja właśnie jakiś czas temu skończyłam polski i słuchajcie, poprawiałam go. Także udało się, poprawiłam go na 3, mimo to, że ja się, słuchajcie, nic nie przygotowałam do tego sprawdzianu. Udało mi się na 3, troszkę tam z małą pomocą znajomych, ale się udało. Więc całe szczęście mam 3. Kończę się pakować i zasuwam na autobus, wzięłam jakieś tam najpotrzebniejsze rzeczy. Okej, moi drodzy, a więc ja jestem w trakcie montażu i ogólnie powiem wam, że nagrałam jakby takie wstawki, jak czytałam to, co do mnie pisaliście w galerii, ale z racji, że było tam strasznie głośno, była muzyka, nie było co posłychać, to stwierdziłam, że dogram po prostu tutaj, jak czytam, żeby było tak, wiecie, spokojnie, ciszej i żebyście jednak słyszeli to, co tam mam. A więc tak, pierwsza osoba to dziewczyna, która do mnie napisała: ojejku, mi się marzy książka do nauki koreańskiego, nie mogę jej kupić, bo odkładam kasę na studia i szkoda mi każdego grosza. A więc stwierdziłam, że to jest fajna okazja, z racji, że mogę się przyczynić do czegoś, jakiegoś spełnienia marzenia. W tym wypadku dziewczyna chciała się nauczyć koreańskiego, więc stwierdziłam, że taką oto książkę kupię. Pierwszy cel to Empik. Empik, lecimy do Empika. Wy macie kurwa... Dobra, nie mogę przeklinać. Powiem wam, ale wy macie super idolkę, która wam kupuje prezenty, a mi nie chce kupić. O mój Boże, o mój Boże, no co? Szukam chłopaka, by ty wy. Jesteśmy w Empiku, jeśli chodzi o koreański, to mamy taki koreański w obrazkach. To jest fajne, bo macie, widzicie... O kurde, jak to wygląda. Ale bardzo fajne, bo macie właśnie jakieś słówka, Powiem wam, szacun. No. Szacun. Koreański szacun. Jest jeszcze koreańskie rozmówki. Ja myślę, że jest to fiszki to są. Fiszki są spoko. No wiem, fiszki są bardzo spoko. O, koreański, patrz, a gdyby wziąć coś takiego, że fiszki i do tego którąś z tych... Rozmówki ja bym wzięła. Rozmówki? No. A ja bym chyba wzięła. To jest bardziej przydatne niż jakieś, wiesz. To też. No dobra, ale to jest, wiesz. 150 najważniejszych słów i zwrotów. To jest płyta. Nie. Też. Też.
prawda. Bierzemy... Dobra, wiecie co, wolę koreański. Pierwszy raz widzę ten język na oczy, ale na pewno jest lepszy niż to. Period. Język diabła. Bierzemy masz torebeczkę. Proszę bardzo, zrobione zakupy. I idziemy teraz do Sephory i Douglasa. Nie spoileruj. Kolejna osoba to Maja, która poprosiła mnie o perfumy Ariany Grande, które nazywają się Ari. Bardzo mamy perfumy Ariany Ari. Pachną tak dość spoko, ja bym się takimi co prawda nie psikała, ale to na szczęście nie są dla mnie. I w ogóle no przecenie z 150 na 100 zł, także bardzo fajnie. Yes sir! Następną rzeczą, którą tutaj mam, to dziewczyna do mnie napisała, że chciałaby ode mnie dostać paczkę, niespodziankę wraz z autografem na moim zdjęciu. Także to też da się zrobić i taką paczkę, niespodziankę zrobiłam z takimi jakby świątecznymi rzeczami, coś w tym stylu, zobaczcie. Czekaj, nie mogę przybliżyć. Czekaj. Dobra, mamy, jest. Słuchajcie, do paczki niespodzianki. Wzięłam takie oto kolczyki do paczki niespodzianki. Takie świąteczne skarpetki. I takie, co to jest? Słuchawki. Także takie rzeczy. I jeszcze chodźmy tam na chwilę. Ale co ty dodasz, co będzie w paczce niespodziance, to spoiler. I teraz na każdy filmik będzie tylko tak. Tak. Tak będzie. Jaki mam wielki łeb w tej maseczce. No. Zawsze masz wielki łeb. Wika, będziesz wiedziała, co mi kupić. Na przyszłość. Następnie mamy Olę, która napisała do mnie, że ma siostrę bliźniaczkę, która jest wielką fanką Harry'ego Pottera i chciałaby, żeby kupiła jej coś związanego właśnie z Harrym Potterem. A zatem, że ja też jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera, to stwierdziłam, że to będzie idealny pomysł. Znaleźliśmy jakieś takie kwiatki narciane z Harry'ego Pottera. Książę Krwi, Czara Ognia. O, psuję, jak zwykle, psuję, jak zwykle. Dobra, mamy Książę Półkrwi i Czarę Ognia. Książę Półkrwi to jest moja ulubiona część, więc myślę, że wezmę to. Ale słuchajcie, na przykład mamy też tutaj taką grę, ale Karina mówi, że ona jest beznadziejna. Ale coś takiego w Empiku jest za 64 zł. I mamy tam też puzzle. Wydaje mi się, że najlepszą opcją będzie wzięcie tego i jeszcze dokupienie Funko Popa, bo tam są, to są figurki Funko Popa. I ogólnie to była też piąta osoba, która chciała płytę wykonawcy Blackpink zespołu, nie wiem jak to nazwać, po prostu to jest zespół, który jakby pop, K-pop, 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 nie mam pojęcia jak to się czyta, ale mniejsza z tym, tylko że dziewczyna sobie dostarczyła płytę, która jest bardzo ciężko dostępna z racji, że to jest jakaś nowość nad nowościami i po prostu nie ma jej nigdzie, można ją zamówić tylko internetowo, a z racji, że ja te listy chcę zrealizować w tym tygodniu po prostu, bo później, jakby wiecie, idą coraz bliżej święta, ja mam też swoich bliskich, którym chcę kupić prezenty, więc ciężko mi było po prostu to zrealizować, a chciałam to zrobić wszystko w tym tygodniu. Poprosiłam dziewczynę, żeby wybrała co innego. Dziewczyna odpisała mi, że jasne, już wybiera, po czym nie odpisywała mi cały wieczór. Więc napisałam, no, że niestety, że potrzebowałam tego, ale możecie oglądać stawki, jak szukałyśmy tej. Takie są chyba na dole, nie? Tak, wejdziemy na dół. Płyta, którą szukamy. Uwaga, uwaga. Blackpink Square Up Play Black Version. Jesteśmy w Mediamarkcie i powiem wam, że w Empiku tego nie było, ale mamy coś takiego i kurde, ja nie wiem czy to jest to chyba nie jest to. Widać nas w ogóle. To będzie ładne. No, powiedzmy. Czekaj. Jakby to taką jedną, to by było. Ale ona jest śmieszna. Dobra, nie da. Dobra, Nora. Weź mam jeszcze kamerę. O Jezu! Czekaj, nie mogę zobaczyć ostrości. Co
Dobra, a więc moi drodzy, właśnie skończyliśmy robić zakupy. Jeśli chodzi o paczkę niespodziankę, to kupiłyśmy w Sisseju taką kosmetyczkę, tak się ona prezentuje. Taką kosmetyczkę w Sisseju z myszką Miki, taką świąteczną za 33 zł. Słuchaweczki też świąteczne. Za ile? 13. 13. Więc może będą jakieś fajne bite. Nie to co w AirPodsach, ale wiecie. Dalej mamy takie świąteczne skarpetki puchate za jedyne 16 zł. Fancy bitches. Tak, mamy pompki, takie kolczyki za... One były tylko za 5 zł. No i oczywiście do tej paczki niespodzianki, jak do każdej, dokładamy kinderki. Do każdej paczki dokładamy po prostu jedną taką paczkę kinderek. To była pierwsza paczka. Dalej mamy paczkę z książkami do nauki koreańskiego, którą chciała dziewczyna. I ona poprosiła o książkę, więc mamy książkę, proszę bardzo. Koreański nie gryzie i do tego mamy również fiszki. Dokupiłam. No i oczywiście kinderki. Tak, one będą dodawane do każdej paczki. Dobra, jeśli chodzi o paczkę z Harrym Potterem, to mamy tutaj grę karcianą, tak się ona prezentuje, z księcia półkrwi, czyli mojej ulubionej części. Kocham tą część. I taki portfel. I tak się, to znaleźliśmy w Empiku za 20 zł, a to znaleźliśmy w House za 40 zł. No i kolejna Douglasik. I tutaj mamy specjał Ariany Grande. Serio? No. Serio? No. Serio. Dobra, a więc to by było wszystko. My teraz będziemy spożywać kinderki. I idziemy na lukę, ponieważ mamy jeszcze 20 minut. Wydałam dzisiaj straszne pieniądze. Docencie to. No takie youtuberki się nie zdarzają, wiecie? Nie zdarzają się. Nie zdarzają. Tak będzie. W tym wieku. No. Słuchajcie, nie porównujcie, nie porównujcie. Najważniejsze jest nie porównywać, bo potem nikt tego nie doceni. Laura. Hello, hello moi drodzy. Ogólnie ja już jestem w domu od jakichś 3 godzin i słuchajcie, powiem wam, że nie odzywałam się dlatego, że na polne też nic nie nagrałam. Z racji, że jak poszłam na zajęcia, to zaczął mi strasznie boleć brzuch. Już myślałam, że czymś się zatrułam. Było mi tak niedobrze, po prostu myślałam, że będę zaraz wymiotować. Całe zajęcia pole dance, oprócz rozgrzewki, to praktycznie przesiedziałam na podłodze, tak zwinięta w taką kulkę. Karinka coś tam robiła, jakoś jej tam szło. Ogólnie normalnie byłoby fajnie, gdyby właśnie nie to, że się zaczęłam i wróciłam, wzięłam sobie nospę, wypiłam rumianek albo coś tam, mama mi zrobiła jakąś taką herbatę właśnie na skurcze. I wróciłam i przez te 3 godziny leżałam na zmianę ze spaniem, bo strasznie się źle czułam, naprawdę powiem wam, że ja już myślałam, że coś mi jest, naprawdę, ale już jest dobrze, czyli po prostu musiałam. Ja się dzisiaj też najadłam mega dużo stresu, bo ja dzisiaj, i zarówno dzisiaj jak i wczoraj się źle czułam, bolała mnie głowa i obstawiam, że to było po polskim, a żołądek obstawiam, że to przez stres, przez polski. Ja miałam 2 dni takiego stresu. Ja naprawdę, jeśli chodzi o odpowiedzi ustne, to nie ma drugiej takiej rzeczy, która tak mnie stresuje. Ja się tak bardzo nie stresowałam na jakichś egzaminach gimnazjalnych, czy jakichś innych, jak właśnie przed tą odpowiedzią ustną. Jak skakałam ze spadochronu, to się tak nie stresowałam jak przy tym. Także naprawdę najadłam się ostatnio dużo stresu i wydaje mi się, że to właśnie tym było spowodowane. Ostatnio też średnio sypiam, chodzę spać późno, wstaję wcześnie. Także lipa. A jutro też się za bardzo nie wyśpię, dlatego idę już spać, z racji, że jutro jedziemy gdzieś. Ale wam jeszcze nie powiem gdzie, dowiecie się jutro na vlogmasie. No, także to co chciałam wam powiedzieć i dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli chodzi o te wszystkie prezenciki, które wam kupiłam, to one będą najprawdopodobniej wysłane za niedługo. Będziecie pewnie oglądać, jak ja będę je pakować w najbliższych vlogmasach. Teraz mamy taki kontakt, you know, bezpośredni, więc po prostu cały czas wam mówię na bieżąco, jak coś się nowego dzieje. Okej, okay, a więc ja w takim razie zbieram się do spania i widzimy się już jutro. Do zobaczenia i cześć!